Cześć. Słuchajcie, przyłapaliście mnie na jakimś dziwnym zajęciu, wydawałoby się, nie? Co facet robi, kurde, taką wiertarką w wózkach? Słuchajcie, zaczynamy nową serię. Jeden z widzów zwrócił mi uwagę, że nie mamy w polskim internecie, znaczy ogólnie w internecie pisanym jest bardzo dużo na ten temat, ale w filmowym nie mamy lub jest bardzo mało materiałów dotyczących obróbki łuski, tak krok po kroku przygotowaniem łuski do elaboracji. Więc zrobimy materiał. Z racji tego, że wiedzy jest bardzo dużo, a będę chciał wam pokazać tak od zera do bohatera, czyli od początku, od takich podstawowych rzeczy, aż do takiej precyzyjnej elaboracji, aż do takiej precyzyjnej obróbki łuski, takiej meczowej. Więc z racji tego, że tego materiału będzie bardzo dużo, podzielimy go, nie wiem, na trzy, może cztery części. Ja tak sobie wstępnie rozpisałem taki szkic, o czym mówić w danym odcinku, tak na razie na trzy części. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie. Odsłonkowywanie łusek. To jest pierwszy element, jaki robimy. Dzisiaj zajmiemy się łuskami takimi, powiedzmy, pozbieranymi na strzelnicy albo odstrzelonymi już z naszej broni, ale z amunicji pudełkowej, z fabrycznej. Zastanawiacie się, czemu w ten sposób? Słuchajcie, już wam mówię. Mam tylko jedną prasę. W momencie, kiedy odsłonkowujemy łuski, ze spłonki wysypuje się, w momencie wybicia spłonki wysypuje się taki, jak to powiedzieć, taka sadza, taki węgiel, ale w formie takich kryształków, które są bardzo twarde i szkoda mi mojej prasy, słuchajcie, bo one są bardzo twarde i rysują tłok, zużywają prasę. Wielu elaborantów ma dwie, trzy prasy, z czego jedną mają przeznaczoną na tak zwaną prasę brudną, czyli właśnie prasę, która służy tylko i wyłącznie do odsłonkowywania łusek. Najczęściej są to najtańsze jakieś praski i zużycie ich w tym momencie nie ma wpływu na elaborację, nie niszczy prasy czystej, docelowej, na której elaborujemy. Dobra, słuchajcie. Wybicie spłonki z łuski po amunicji takiej pudełkowej jest trudne, pierwsze wybicie. Dlaczego? Dlatego, że łuska wokół spłonki. Nie wiem, czy to będzie widać, spróbuję to pokazać. Zrobimy ostrość. A, guzik widać. Jeszcze raz. Nie wiem, czy to w ogóle widać. Chyba widać. W koło spłonki jest taki. Teraz ja wezmę jakiś przyrząd, żeby pokazać, w którym miejscu patrzymy. W koło spłonki widać taki pierścień wyciśnięty. Przechodzę z powrotem przed kamerę. Słuchajcie, ten pierścień. Słuchajcie, mówimy po polsku. Generalnie bardzo mało mam polskojęzycznych odpowiedników, bo elaboracja, mistrzowie elaboracji to Amerykanie i większość słów jest pochodzenia angielskiego, także amerykańskiego. Crimp. Ale mówimy po polsku, tak, czyli jest obciśnięte, jest tak jakby najpierw łuska jest fabrycznie wprasowywana, spłonka jest wprasowywana w łuskę, a później jest albo wyciskany taki pierścień w koło spłonki, żeby spłonka się nie wysuwała, albo takimi formą takich punktów, takie na przykład, nie wiem, 2, 3, 4 punkty w koło spłonki, chociaż najczęściej jest to taki ring, taki pierścień. I co trzeba zrobić? Słuchajcie, wyciskamy taką spłonkę. Widzieliście, że trzeba troszeczkę siły poświęcić. I zostaje nam problem właśnie tego zacisku. Żeby łuska się nadawała do elaboracji, musimy się tego zacisku pozbyć. Słuchajcie, jest mnóstwo metod, mnóstwo narzędzi do tego, począwszy od najprostszych, najtańszych narzędzi, typu jakiś frezik, który możemy kupić na sztuki,
skończywszy na takich maszynkach, które, bo albo usuwamy to poprzez po prostu mechanicznie wyfrezowanie tego zacisku, albo no, nie wiem, jedna, dwie firmy produkuje takie specjalne narzędzie, w które wkładamy łuskę i w gniazdo spłonki, w to miejsce po spłonce jest wciskany taki bolec, który przywraca tak jakby nominalną średnicę tego gniazda. Rozpycha nam to fabryczne zaciśnięcie. Przy czym to narzędzie jest cholernie drogie. Ja mam takie najprostsze narzędzie wielofunkcyjne. Pewnie tam w dalszych częściach będę wam pokazywał, jak działa. Tu jest mnóstwo takich różnych cudków w środku. Między innymi są właśnie frezy do usuwania tego zacisku spłonki. Pokażę wam najprostszą metodę i najbardziej pracochłonną, czyli po prostu tak jak producent tego narzędzia przewidział, zamontuję sobie ten frezik w uchwycie. Trzeba włożyć go do łuski i kręcić do skutku. Słuchajcie, dotąd aż ten frez sięgnie dna gniazda spłonki i usunie nam ten zacisk. Zaraz to zrobię. Postaram się wam pokazać do kamery, że to działa. O ile będzie to widać w kamerze. Myślę, że już. Przejdę za kamerę. Coś mi sfokusować nie chce. O, widzicie? Na krawędzi, pokażę jeszcze raz jakimś narzędziem. Na krawędzi łuski, tu gdzie jest gniazdo spłonki, czyli o tutaj, świeci się ta krawędź. Jest wyfrezowane, jest to wyfrezowane i już o ten otworek, w który później musimy wcisnąć nową spłonkę, ma takie łagodne przejście i trzyma wymiar. Oczywiście dużo szybciej by było, gdybym wziął wkrętarkę i sam ten frezik zamontował we wkrętarce. Wtedy łatwiej by to szło, do tego jakieś tam, nie wiem, rękawiczki gumowane, żeby pewnie trzymać łuskę, czy też no, jakikolwiek inny przyrząd. Pomijając, słuchajcie, mamy łuskę wyspłonkowaną, mamy usunięty fabryczny zacisk. I w sumie w takiej formie łuska już idzie do myjki. Naszym zadaniem będzie teraz tak, umyć łuskę, czyli tak, tu w gnieździe spłonki mamy sadzę pod szale w środku łuska jest brudna, jest też cała pokryta sadzą. Wymyjemy łuskę. Następnym etapem będzie format łuski. I teraz tak, format łuski w takiej najprostszej wersji, czyli tak, mamy łuskę, nawet nie odstrzoną z własnego karabinu, mamy łuskę zebraną ze strzelnicy. Słuchajcie, z racji tego, że każda komora, w każdym karabinie komora jest inna, pomimo to, że są niby zunifikowane tam do normy CIP, powiedzmy, no różni się, odrobinka się różni, więc najbezpieczniej jest przywrócić całej łusce wymiar fabryczny, czyli jest taka specjalna matryca, która się nazywa matryca do pełnego formatu. Przy użyciu tej matrycy przywracamy każdej części łuski przy jednym przebiegu wymiar zgodny z normą, no trzymajmy się norm CIP. I tak, i po takim zabiegu będziemy mieli łuskę gotową, taką jakby fabryczną. Następnym etapem oczywiście będzie, no, w momencie kiedy będziemy to robić, łuskę musimy powlec jakimś tam olejem czy innym mazidłem, żeby nie utknęła w matrycy. A uwierzcie mi, zdarza się to dość często, jeżeli ludzie nie zachowują właśnie rygoru smarowania,
Znaczy, zdarza to się u początkujących raczej. Czyli będziemy mieli ją powleczoną olejem. Już będzie sformatowana, ale będzie tłusta. Będzie tłusta od zewnątrz, będzie tłusta w środku, więc co? Więc trzeba będzie ją jeszcze raz umyć. I po umyciu tak naprawdę łuska już będzie prawie gotowa. Ważne słowo prawie. Słuchajcie, przy strzale za każdym razem. Za każdym razem, nawet jeżeli będziemy mieli swoje łuski odstrzelone drugi, trzeci, piąty, dziesiąty raz, po każdym strzale łuska wydłuża się. Czyli jak mamy już łuskę sformatowaną i umytą, już pozbawioną tłuszczu, musimy skrócić łuskę. Będę to później pokazywał. Musimy skrócić łuskę do wymiaru jakiegoś tam założonego, czyli najlepiej skracać właśnie gdzieś w okolicach normy CIP. I jak skrócimy łuskę, no po skracaniu zostanie taka brzydka krawędź, trzeba będzie obrobić krawędź szyjki, żeby nie było ostrych takich pozostałości po skracaniu. I ostatnim elementem, który nie jest bardzo konieczny, ale jeżeli chcemy, żeby nasza amunicja była możliwie najprecyzyjniejsza, warto jest zrobić, tylko już właśnie po skracaniu, warto jest zrobić unifikację kanalika ogniowego. O unifikacji kanalika ogniowego, słuchajcie, już było. Już było, jest filmik, sięgnijcie tam do wcześniejszych moich filmów, zobaczycie, jak to wygląda. Po unifikacji kanalika ogniowego, jeżeli łuska była czysta, sucha, nienaoliwiona, tak naprawdę będzie już gotowa. Po prostu trzeba tylko pozbyć się ewentualnych wiórków, które mogą być po obróbce łuski, czyli po skracaniu, pogradowaniu krawędzi szyjki, po unifikacji kanalika ogniowego pozbywamy się wiórów, łuska czysta, sucha, obrobiona, gotowa, sformatowana, trzyma wszystkie wymiary, szyjka jest ciasna na tyle, żeby obsadzić w niej pocisk, część butelkowa na pewno nie jest za mocno rozdęta, czyli amunicja nam wejdzie do karabinu. Co? Obsadzimy. Słuchajcie, obsadzimy wtedy nową spłonkę, zasypiemy proch i oprawimy pocisk, tak? No, o zasypywaniu prochu, oprawianiu pocisku też już jakieś materiały były, ale tak zrobimy to teraz analogicznie po kolei. Słuchajcie, generalnie na pierwszy odcinek to by było tyle, a może jeszcze nie. Omówmy może części, bo to będzie bardzo istotne później w następnych odcinkach. Omówmy może łuskę, z jakich niejako części się składa, bo to będzie istotne przy precyzyjnej obróbce, przy precyzyjnym formatowaniu łuski. Więc tak, łuska składa się z takich podstawowych elementów, raz, dwa, trzy, cztery, powiedzmy, z czterech, tak? Czyli tak, szyjka łuski. Szyjka łuski to jest ten element, na samej górze, ta część, w której trzyma się nasz pocisk. Te części od szyjki do tego przegrubienia, te skośne, tak potocznie na to się mówi, ramiona łuski. Od ramion do dołu łuski, ta część łuski, to jest część butelkowa. No i gdzieś tam mamy kryzę, za którą łapie pazur wyciągu w momencie, kiedy po strzale wyciągamy łuskę z broni. No i denko łuski, w którym mamy gniazdo spłonki z kanalikiem ogniowym. I to by było na tyle. Po czyszczeniu łusek, jak ja to robię, jakimi narzędziami, przy pomocy jakich materiałów. Więc tak, maszynę do czyszczenia łusek skonstruowałem sobie sam. Gdzieś tam naoglądałem się filmików w YouTubie, naczytałem w internecie. Są bardzo przeróżne rozwiązania tego urządzenia. A moje wygląda dokładnie tak. Słuchajcie, bęben, w którym czyszczę łuski, jest zrobiony z mufy kanalizacyjnej do takiej rury. Fisto 60. Wewnątrz mam kawałeczki paska klinowego, słuchajcie, pociąłem na takie odcinki, żeby zmieściły się tu w tej mufie. Są wklejone na silikona, dodatkowo, żebym miał pewność, że ten silikon nie puści się, nie oderwą. Każdy z nich jest przykręcony takim króciutkim wkrętem. Wkręty muszą być na tyle krótkie, żeby nie wystawały z gumy do wnętrza tutaj tego bębna czyszczącego, ponieważ niszczyłyby nam łuski, rysowałyby łuski.
W środku w bębnie mam wsypane 4 kg takiego medium, jak to powiedzieć, takie medium czyszcząco polerujące. Takich mediów najczęściej używają jubilerzy do właśnie do polerowania, czyszczenia półfabrykatów biżuterii. Słuchajcie, jest to taki granulat. Widać, taki srebrny, prawda? Jest to taki granulat wykonany ze stali nierdzewnej. I ten granulat, słuchajcie, występuje tak naprawdę w trzech różnych odmianach. Może być to granulat w formie kuleczek o różnej gradacji. Mogą być to takie krótkie, jak powiedzieć, pręciki, druciki, też o różnej grubości. I trzeci rodzaj medium to jest, tak potocznie się na to mówi, satelitka. Ja właśnie takiego medium używam. Ponoć najskuteczniej jest wszystkie te trzy media połączyć, czyli wymieszać kulki, pręciki i satelitki. Ja kupiłem same satelitki, słuchajcie. U mnie się to sprawdza. To jest satelitka 2x3 mm. Są specjalne sklepy, w internecie znajdziecie. Są sklepy, które trudnią się sprzedażą mediów polerskich. I właśnie z takiego sklepu kupiłem. Tak jak powiedziałem, mam tu 4 kg tego medium. No tu mam łuski odsplunkowane, które zaraz będziemy myć. Dekiel, korek, zatyczka. Tak, tu mam taką śrubkę, zaraz wam pokażę po co. O samym urządzeniu, jak skonstruowałem samo urządzenie. Słuchajcie, to jest stara wkrętarka, która gdzieś mi zalegała, taka najbardziej tandetna marketowa wkrętarka, jako młody człowiek gdzieś tam ją kiedyś kupiłem i żal mi było wyrzucić, a padły w niej akumulatory. Więc odciąłem część rękojeści, w której były akumulatory, żeby dostać się do styków tej wkrętarki, a wkrętarka jest 12-woltowa. Wymyśliłem sobie, że żeby nie budować urządzeń, do których będę musiał jakieś tam specjalne zasilania dokładać, transformatory, układy prostownicze, cudawianki, jeżeli mam 12-woltową wkrętarkę, całe urządzenie będę mógł zasilić zwykłym prostownikiem samochodowym. No, większość z nas ma prostownik w domu, prawda? U mnie tak się złożyło, że ja mam, więc do zasilania wykorzystuję prostownik. O urządzeniu. Więc mamy wkrętarkę. Gdzieś na znanym portalu aukcyjnym kupiłem takie, pewnie chińskie, łożyska w obudowach. Przez te łożyska są przewleczone pręty Fi8, gwintowane po całej długości. Na wierzch, na ten pręt jest nałożona gumowa rurka, taka od przewodu paliwowego. I dwa kółeczka od rolek, dobrze mówię, od rolek, które nie pozwalają, żeby bęben zsunął się w jedną czy w drugą stronę. Czyli utrzymują go cały czas na tych rolkach. I tak, co robimy? Słuchajcie, kulki są w środku, tak? Wsypuję łuski. Mamy zasypane łuski. I teraz tak. Są dedykowane płyny, które zazwyczaj tam gdzie kupujemy te satelitki, to medium polerskie, można kupić specjalne dedykowane płyny do tego typu urządzeń. Można takie płyny mieszać w domu z dostępnych w każdym domu środków. Ja tu nie będę rekomendował jakichś konkretnych, bo to nie ma sensu. W zależności od tego, jakiego medium użyjemy, jak wysokie obroty będzie miała nasza maszyna, nie może mieć za wysokich, nie może za niskich, ale to sobie sami sprawdzicie w domu, jak będziecie chcieli. Różne środki różnie się sprawdzają. Ja nie kupuję gotowego płynu, bo dobry płyn jest drogi, a tani płyn jest kiepski. Ja sam powiem. Płyn w rzeczywistości to jest nic innego jak woda, odrobina dobrego detergentu, warunek dobrego. I pamiętajcie, musi mieć odczyn lekko kwaśny, czyli taką miksturę trzeba delikatnie zakwasić, ale też nie za mocno. Słuchajcie, są gdzieś tam na forach internetowych, pojawiają się tematy, że ludzie używają płynów typu jakiś tam Cif-Cilit, takich do mycia sanitariatów, takich odkamieniających.
Słuchajcie, nie polecam. Nie polecam, bo próbowałem. Potem na forach się później pojawiają tematy, że o słuchajcie, użyłem jakiegoś takiego preparatu i co się stało? Łuski mi szczerniały. Na początku po myciu wyglądały pięknie, one są bardzo agresywne te płyny. No skoro czyszcza z sanitariatu zalegający tam kamień i rdze, no to faktycznie jest bardzo reaktywny. Ale soda kaustyczna ma to do siebie, bo one zawierają właśnie sodę kaustyczną. Soda kaustyczna ma to do siebie, że wchodzi... Łuska jest mosiężna. Mosiądz to jest stop miedzi i cynku. I preparaty zawierające właśnie sodę kaustyczną wchodzą w reakcję z cynkiem. Łuska od razu po myciu wygląda najczęściej pięknie. Jest świecąca, czyściutka, lepiej wygląda niż fabryczna wyjęta z pudełka. Ale po dwóch, trzech, pięciu dniach gdzieś tam odłożymy sobie takie łuski wyczyszczone, czy już mamy zaelaborowaną amunicję i gdzieś tam sobie nam parę dni poleży w szafie, łuski czernieją. Nie wiem, czy to szkodzi łusce, pewnie nie, bo ta reakcja jest powierzchniowa, ale wygląda to mega nieestetycznie, a potem domyć tego to już jest praktycznie niemożliwe. Także unikajcie, unikajcie. Słuchajcie, u mnie to jest tak, gorąca woda, detergent, lekko zakwaszony i to wszystko, co potrzebujemy. Ja już tutaj mam przygotowane, zalewam. Dobra, zalane. Teraz tak, wciskam ten dekiel. Po co śrubka? Słuchajcie, śrubka służy po to, żeby nie było ciśnienia, żeby odpowietrzyć, zwłaszcza jest przydatna przy później przy otwieraniu tego dekla. Czyli... się przyłożyć, żeby ten dekiel dobrze wcisnąć. Ja sobie go tu naciskam palcem, żeby zrobić podciśnienie i tą śrubeczkę sobie wkręcam. O. Tak przygotowany bęben wrzucam na moją maszynę i podłączę zaraz do niej. Tu mam oznaczone, gdzie jest plus, gdzie jest minus, więc podłączam sobie plusik. Minusik, prostownik do sieci. Słuchajcie, i tak to wygląda. Proces mycia łusek w moim przypadku przy użyciu tych komponentów, które Wam pokazałem i przy tej prędkości obrotowej trwa około pół godziny. Po tym wszystkim trzeba oczywiście wydobyć łuski z tego bębna. W środku w łuskach te kuleczki, te satelitki moje będą zalegały, więc trzeba pozbyć się ich, wytrząsnąć je i bardzo dokładnie umyć. Słuchajcie, ja je później płuczę w bieżącej wodzie. Niektórzy stosują w ostatniej fazie płukania, po prostu przepłukują je wodą demineralizowaną, żeby nie robiły się na łuskach takie plamki. Czysto estetycznie, umówmy się. Ja się nie bawię w takie rzeczy. Uczę je pod bieżącą wodą, żeby dokładnie pozbyć się detergentu i tego kwaśnego odczynu. I wrzucam do suszarki do grzybów. 15-20 minut w suszarce do grzybów łuski są jak nowe. Na razie.